Wreszcie wszystko pasuje. Teraz możemy rozwiązać tę zagadkę. Nic tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi. Erupcja wulkanu. 250 tysięcy lat historii, a jego ślady, znajdujemy praktycznie tylko w jaskiniach. Kolejne katastrofy, a on wychodzi z nich niezmiennie zwycięsko. To masa czasu i doświadczeń, nie tylko na drobny postęp, ale na zbudowanie cywilizacji. I to nie jednej. Co zatem sprawia, że znika z kart historii? 42 tysiące lat temu klimat nagle się ochładza. Tak zwane zdarzenie Heinricha IV, podczas którego lód pokrywa Atlantyk aż po Portugalię, trwa kilkaset lat i jest wywołane zmianą biegunów magnetycznych Ziemi. Kromaniączyk praktycznie całkowicie wymiera. 39 tysięcy lat temu Europą wstrząsa kolejny kataklizm. Wybucha superwulkan w pobliżu Neapolu. Około 26 tysięcy lat temu wybucha ostatni, jak do tej pory, superwulkan tałpo na nowozelandzkiej wyspie północnej. Krótce potem wymiera również człowiek oryniacki. Jednak Neandertalczyk przeżył już kilka takich zdarzeń. Jest również lepiej przystosowany do zimnego klimatu fizycznie. Gwałtowne ochłodzenie klimatu i zmiany środowiskowe zmniejszają drastycznie populację Neandertalczyków, ale nie niszczą jej całkowicie. Neandertalczycy przeżyli już kilka takich zdarzeń. Dlaczego tym razem im się nie udaje? Neandertalczy, tak jak Denisowianie i Kromanyończycy, ma grupy krwi takie jak człowiek współczesny 0, A, B oraz AB. Wszystkie te gatunki miewały wspólne potomstwo. Dlaczego jednak Neandertalczycy z Denisowianami mieli potomstwo częściej aniżeli oba te gatunki z człowiekiem współczesnym? Aha! Przeszczepy ludzkich organów są zawsze związane z ryzykiem. Gdy dawca nie jest dobrze dopasowany, nasz organizm rozpoznaje przeszczepiony organ jako wroga. Nie tylko go wówczas odrzuca, ale również traktuje jako zagrożenie. Odpowiedzialne są za to tak zwane antygeny. Okazuje się, że antygeny są jedną z przyczyn braku potomstwa lub poronień również u ludzi współczesnych. Przy pewnych niezgodnościach, np. grupa krwi ojca 0, a matki A może pojawić się sytuacja, w której organizm matki uzna płód za zagrożenie i zablokuje zajście w ciążę lub doprowadzi do poronienia. Zatem antygeny mogły być odpowiedzialne za blokowanie zajścia w ciąże pomiędzy gatunkami człowieka współczesnego, a neandertalczykami czy kromanionczykami. Co tu się stało u diabła? Zbudziłam się rano i poczułam straszną złość. Dzięki. Aha! Jedna trzecia współczesnych kobiet odziedziczyła po Neandertalkach gen kodowania receptora progesteronu. Jest on u nich wyższy niż u pozostałych kobiet. Dzięki temu posiadające go kobiety są bardziej płodne, mają mniejsze ryzyko poronienia i, co niezwykle ciekawe. Dużo częściej rodzą dziewczynki. Neandertalskie kobiety łatwiej zachodziły więc w ciąże z mężczyznami z innych gatunków. Odkryto szczątki dzieci, których matkami były neandertalki, a ojcami był Homo sapiens i Denisowianin. Za to niższy poziom progesteronu u kobiet człowieka współczesnego blokował zajście w ciąże z neandertalczykami czy Denisowianami. I naukowcy znaleźli potwierdzenie tego faktu w DNA z jaskini El Cidron. Mutacja w trzech genach odporności prowadziła do odrzucenia takiego płodu i poronienia. Dotyczyło to wyłącznie męskich płodów, zawierających niekompatybilny męski chromosom Y. Żeńskie płody były niezagrożone. Jeśli zatem neandertalki rodziły więcej dziewczynek, a kobiety współczesne nie zachodziły w ciąży z neandertalczykami, doprowadziło to do zmniejszenia puli genów neandertalczyka. Oh, no. 1775 rok. Wyspę Pingelap, maleńki atol na Pacyfiku, pustoszy tajfun. Katastrofę przeżywa jedynie 20 osób. Jednym z uratowanych jest król. Ma on rzadką wadę wzroku, zwaną achromatopsją, objawiającą się niemożnością widzenia barw. Władca ten ma wiele dzieci. W wyniku czego już w czwartym pokoleniu większość mieszkańców wyspy widzi świat jedynie w czerni i bieli. Aha. Huf sobny, inaczej zwany kaziroctwem jest sytuacją, w której osoby bardzo blisko spokrewnione jak rodzeństwo, kuzynostwo, a nawet związki z własnymi rodzicami czy wujostwem mają potomstwo. Małżeństwa z rodzeństwem lub bliskimi kuzynami są znane, między innymi w wielu rodach panujących, jak u egipskich faraonów, gdzie zawsze kończyły się kumulacją chorób i zwyrodnień, jak na przykład u Tutenhamona, czy rodów królewskich w Europie, jak Habsburgowie. Karol II Habsburg, król Hiszpanii, urodzony z wieloma fizycznymi i mentalnymi niepełnosprawnościami, odziedziczył po swoich przodkach tyle wspólnych genów. Że nie tylko sam nie mógł mieć dzieci, był fizycznie zdeformowany, ale też był poważnie opóźniony w rozwoju, z głębokimi oznakami chorób psychicznych. I to właśnie chów sobny jest jedną z kolejnych przyczyn, jaką w wyniku badań udowodnili naukowcy u ostatnich Neandertalczyków, która doprowadziła do ich wyginięcia. Zniknięcie Neandertalczyków zapoczątkowały katastrofalne zmiany klimatu, a dopełniły problemy z brakiem wystarczającej i zdrowej ilości potomstwa. Dlaczego jednak ten problem ominął człowieka współczesnego? 1959 rok. Dimitri Belajew rozpoczyna eksperyment, aby pomóc zrozumieć w jaki sposób udomowiono psy. W tym celu kupuje grupę srebrnych lisów. Rozmnaża między sobą najmniej płochliwe i łagodne lisy. Tak hoduje zwierzęta, które chętnie szukają kontaktu z człowiekiem. Pojawiają się też zmiany w anatomii, jak białe plamki, zakręcone ogony, oklapnięte uszy i nie tylko. Okazuje się, że my również mamy taki gen udomowienia. Tymczasem neandertalczyk czy denisowianin go nie posiadał. <grywa> Czy zatem człowiek współczesny przetrwał, bo był bardziej przyjacielski i potulny? Być może. Choć udomawianie może w takim samym stopniu promować potulność, co i agresję. Co niestety ewidentnie potwierdza liczba wojen w historii człowieka współczesnego. Jest jednak coś innego. Coś, co sprawiło, że krowy przetrwały, a tur wyginął. Tak jak dziki koń czy przodek psa. Krowa cieli się co roku. Jej kuzyn, dziki żub, raz na 2-3 lata. Pies może mieć potomstwo dwa razy do roku, wilk tylko raz, podobnie kot i żbik czy ryś, świnia i dzik, dziki kur ma lęgi od września do maja, podczas gdy kura niemal cały rok. Rozrodczość u zwierząt udomowionych jest większa niż u ich dzikich kuzynów. Czy zatem udomowiony człowiek współczesny przetrwał, bo kobiety zachodziły w ciąże częściej, więc mogły urodzić więcej dzieci? Okazuje się, że tak. Aha. Mózg neandertalczyków we wczesnym dzieciństwie powiększał się szybciej niż u ludzi współczesnych, więc dzieci neandertalskie musiały się więcej i lepiej niż nasze. Tym samym ich matki musiały odżywiać się dużo lepiej, by wytworzyć większe ilości mleka, a wówczas nie zachodziły w ciąże. Nazywa się to niepłodnością laktacyjną. I tu znów wracamy do genu kodowania receptora progesteronu którego poziom ma zdolność blokowania owulacji, co dziś jest wykorzystywane w tabletkach antykoncepcyjnych. Neandertalki mogły zatem rodzić dzieci nie częściej niż co 3 lata, dużo rzadziej od kobiet współczesnych. Neandertalczycy przetrwali wiele zmian klimatycznych i okresów wymierania. Tym razem jednak inny gatunek rozmnaża się o wiele szybciej od nich, zajmując coraz więcej terenów, jednocześnie blokując wymianę poligenów. Jeszcze kilka tysięcy lat neandertalczycy próbują przetrwać tam, gdzie klimat jest łagodniejszy, czyli na terenach dzisiejszej Portugalii i Rumunii. Z czasem jednak i tam pula genowa naszego genetycznego kuzyna się wyczerpuje. Pozostawia jednak ślad w naszych genach. Po naszych neandertalskich prababkach odziedziczyliśmy co nieco. Jednak we współczesnej populacji nie znaleziono żadnego proneandertalskiego chromosomu Y, czyli odziedziczonego po pradziadkach. Jeśli zbierzemy wszystkie fragmenty genów, jakie pozostawili neandertalczycy w naszych genach, to moglibyśmy poznać jakieś 70% genomu neandertalskiego. Z pokolenia na pokolenie jednak ten ślad rozprasza się i zanika. I dziś wynosi około 1-2% u pojedynczych ludzi z Europy i Azji, co zatem odziedziczyliśmy po Neandertalczyku poza genem kodowania receptora progesteronu? Na przykład rudę i blond włosy, jasną skórę i niebieskie oczy, ale też podatność na chorobę leśniewskiego krona, cukrzycę typu drugiego czy toczeń, a także skłonność do zapasów tłuszczyku. Które pozwoliły Neandertalczykom przetrwać okresy zlodowacenia, a u nas pokazują się w formie oponki, czy odkładają na bioderkach, zupełnie jak u paleolitycznych Wenus. No i nasze neandertalskie DNA pomaga uchronić nas przed wirusowymi epidemiami. Przejęliśmy też kulturę, tradycje i wierzenia Neandertalczyków, osiągające swój szczyt w epoce zwanej Magdaleńską, w czasie, gdy Neandertalczyków już nie było. Ale czy na pewno... Really?